Za nami trwa operacja rozładunku pierwszego ładunku wielkogabarytowego. Jest to zbiornik propylenu, który będzie umieszczony na terenie budowanego projektu Grupa Azoty Polyolefins. I jest to pierwsza dostawa z analogicznych 5 zbiorników, które trafią z Gdyni do portu w Policach. Statek, który przypłynął z Gdyni, jest rozładowywany przez specjalistyczne służby firmy Mammut, która odpowiada za transport ładunku z portu barkowego w Policach na plac budowy. Wiąże się to z koordynacją działania załogi statku i służb operujących samojezdnymi transporterami, które będą przewozić towar. Jak każdy taki ładunek wielkogabarytowy, jest to operacja nietypowa, właściwie można powiedzieć, że unikatowa, i przygotowania do takiej operacji trwają od wielu miesięcy. Przejazd transportu drogą lądową to jest kilka godzin, w granicach 3-4 godzin. Ten transport jest wyjątkowy z tego powodu, że jest to pierwszy transport. Wymaga wielu czynności, które są nietypowe, i jednocześnie załoga firmy Mammut, operatorzy, no, muszą ze spokojem i w sposób bezpieczny przeprowadzić dostawę na plac budowy.